Teledziennik Janusz Wojcieszek, witam Państwa. Oto skrót dzisiejszych informacji. Amerykanie chcą utworzyć w szpitalu na Józefowie oddział kardiochirurgii. W Muzeum Okręgowym otwarto dzisiaj wystawę Mitologia Malczewskiego. Utworzenie w szpitalu na Józefowie specjalistycznego oddziału kardiochirurgii zaproponował wczoraj wojewodzie Paweł Wojnarowski, kardiochirurg ze Stanów Zjednoczonych. Koszt wyposażenia oddziału, który szacuje się na około 7 milionów dolarów, ponieśliby Amerykanie. Propozycja utworzenia oddziału kardiochirurgii w szpitalu na Józefowie spotkała się z zainteresowaniem, mimo że w planach budowy szpitala nie przewidziano uruchomienia tak specjalistycznego oddziału. Zanim jednak rozpoczęto by tę inwestycję, kilku radomskich kardiologów musi pojechać na szkolenia do USA. Zdaniem wojewody inwestycje można rozpocząć za 3 lata. Amerykanie ponieśliby całkowity koszt wyposażenia oddziału. Pada deklaracja o wyposażeniu takiego oddziału kardiochirurgicznego od sal operacyjnych poprzez sale diagnostyczne i wreszcie nieduże zaplecze łóżkowe. Wojewoda przygotowałby jedynie pomieszczenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że część zabiegów wykonywano by nieodpłatnie, za niektóre należałoby jednak płacić. Pomysł uruchomienia oddziału kardiochirurgii miał być początkowo realizowany w szpitalu Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Inicjatywa ta zakończyła się niepowodzeniem. Mitologia Malczewskiego to tytuł wystawy otwartej dziś w Radomskim Muzeum Okręgowym. Ekspozycja obejmuje dzieła artysty ukazujące świat antyku i jego mitów, powiązany symbolicznie z współczesnością polską i tradycją narodową. Na wystawie zgromadzono dzieła Jacka Malczewskiego z kilku największych polskich muzeów. Zgrupowane w 8 zespołach ukazują kształtowanie się dojrzałej twórczości artysty. Otwarciu wystawy towarzyszyły recytacje utworów poetyckich malarza w wykonaniu Jerzego Stępkowskiego. Posługiwanie się antykiem i mitologią służyło Malczewskiemu do wyrażania uczuć patriotycznych, religijnych, miłosnych, obrazu śmierci, najbardziej duchowych przeżyć. Sztuka Jacka Malczewskiego, co widać na pokazanych obrazach, łączy starożytną mitologię z polskim mitem narodowym i naszą tradycją. Można śmiało powiedzieć, że artysta stworzył swoją własną rzeczywistość mityczną, w której umieścił swoje najgłębsze przeżycia psychiczne. Autorką wystawy jest Teresa Grzybkowska, profesor Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i kilku innych uczelni plastycznych. Sztuka starożytna, mity, to był ten język uniwersalnego porozumienia owych czasów. Malczewski w sposób niezrównany w swoich obrazach łączył to, co jest skończone, z nieskończonością. Świat bogów ze światem ludzi, umieszczając chimery i satyrów na polskich drogach. Współkomisarzem radomskiej wystawy jest Katarzyna Posiadała, a autorem scenografii Mirosław Kołsud. Tę ekspozycję powinien zobaczyć każdy, komu bliskie jest nie tylko malarstwo Malczewskiego, ale również historia i świat antyku. Mimo że zmniejsza się ilość kradzieży drewna w lasach, to poważnym problemem leśników są wyspecjalizowane grupy przestępcze, które brutalnie napadają na strażników. Do najczęstszych kradzieży dochodzi na terenie Puszczy Kozienickiej. Złodzieje posługują się przy tym specjalistycznym sprzętem. W przypadku, kiedy strażnicy leśni próbują interweniować, złodzieje nie wahają się użyć siły. Jeden z naszych stażystów leśników został uderzony kolbą karabinu w głowę, stracił przytomność, w szpitalu został zszyty, a leśniczy ledwo również uszedł z życiem, ponieważ odwrócił broń w kierunku leśniczego, odbezpieczył i chciał go zastrzelić. Zdaniem leśników, aby zapobiec takim przypadkom, powinno obowiązywać prawo, które gwarantowałoby większe bezpieczeństwo. Gdyby zasądzały wszystkie, część jest zasądzanych, to przypadek pilarki, przypadek furmanki z drewnem kradzionym, przypadek tego żuka czy samochodu ciężarowego byłby poważnym odstraszeniem od kradzieży drewna. Przypomnijmy, że do ubiegłego roku województwo radomskie zajmowało pierwsze miejsce w kraju pod względem ilości kradzieży drewna. Magdalena Lisak, utalentowana młoda pianistka, laureatka wielu prestiżowych konkursów, wystąpiła wczoraj w sali koncertowej Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Organizatorem recitalu było Towarzystwo Muzyczne i Radio Radom.
Magdalena Lisak pochodzi z Katowic. Obecnie mieszka w Szwajcarii, gdzie kontynuuje naukę w klasie mistrzowskiej Homero Francesza w konserwatorium w Curychu. Jest laureatką wielu międzynarodowych konkursów, m.in. konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Będąc dużo młodszą pianistką, grałam bardzo dużo Bacha. Potem przyszedł czas na Szymanowskiego. Przed konkursem zafascynowałam się Chopinem, a w tej chwili gram też innych kompozytorów, na przykład bardzo polubiłam Bartoka, tak skrajnie różnego od Chopina. Także te fascynacje jakoś rodzą się i potem zmieniają. Młoda pianistka koncertowała nie tylko w Polsce, ale także w Jugosławii, Włoszech, Szwajcarii, Kanadzie i w Niemczech. W Radomiu Magdalena Lisak zagrała utwory Chopina. W klubie Stowarzyszenia Civitas Christiana zostanie zainaugurowany cykl spotkań filmowo-dyskusyjnych pod nazwą Edukacja 2000. W najbliższy poniedziałek o godzinie 17 będzie wyświetlony film pod tytułem Tak, wierzę, a dyskusję na temat filmu poprowadzi ksiądz Maciej Pachnik. W Resursie wystąpiły dzisiaj chóry szkolne. Był to pierwszy wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu chórów a cappella dzieci i młodzieży szkolnej. W konkursie udział wzięły chóry z całego województwa radomskiego, zarówno ze szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Radom reprezentował tylko jeden chór z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej, kierowany przez Marię Wrzesińską-Siczek. Chóry walczą o puchar kuratora oświaty w Radomiu. Tylko zdobywcy pierwszych miejsc ten puchar mogą otrzymać. I tylko zdobywcy pierwszych miejsc mogą reprezentować nasze miasto, nasze województwo w dalszych eliminacjach. Laureaci konkursu wystąpią za tydzień na eliminacjach makroregionalnych w Lublinie. Tam mają szansę zakwalifikować się na eliminacje krajowe. Prawdziwy ruch na giełdzie samochodowej zacznie się zapewne dopiero wiosną. Oto ceny wywoławcze oferowanych dzisiaj pojazdów. Za dwuletniego Malucha żądano 9 tysięcy złotych. Maluch z 1990 roku wyceniany był na 5600 zł. FSO 1500 również z 1990 roku wyceniano na 7000 zł. Cinquecento 900 z 1994 roku to wydatek rzędu około 17 tysięcy złotych. Polonez Caro z 1991 roku wyceniony był na przeszło 11 tysięcy złotych. Samochody zachodnie. Opel Corsa wyprodukowany w 1991 roku kosztował prawie 15 tysięcy złotych. Volkswagen Jetta z 1988 roku kosztował 14 900 zł. Tegoroczny Fiat Tipo wyceniony był na 20 tysięcy złotych. Około 9 miliardów starych złotych otrzyma w tym roku województwo radomskie na realizację planu inwestycji sportowych. Środki przeznaczone będą przede wszystkim na kontynuowanie budowy basenu w Grójcu, budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu oraz budowę stadionów w Potworowie i Skaryszewie, a także na remont hali sportowej w Warce. O kolejnym wybuchu gazu informuje Słowo Ludu. Potężna eksplozja gazu zniszczyła wczoraj domek jednorodzinny w okolicach Grójca. Poparzeniom uległ 52-letni właściciel domu. W gazecie w Radomiu proponujemy Państwu reportaż Beaty Czekaj, czy one muszą skończyć w Rynsztoku. Autorka pisze o problemie demoralizacji dzieci, które wychowują się w rodzinach dotkniętych patologią społeczną. W Dzienniku Radomskim Julita Twardowska pisze o wystawianym przez Radomski Teatr musicalu Józef. Dyrektor teatru, zapytany, czy będzie to hit kasowy, odpowiada: temat biblijny, więc może Pan Bóg będzie nad nami czuwał. Częstochowska policja ujęła 5 włamywaczy z Radomia podczas skoku na jedną z tamtejszych hurtowni skóry. Złodzieje wyposażeni byli w broń palną i są dobrze znani radomskiej policji. Więcej na ten temat w Życiu Radomskim. W jednym z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Radomiu pojawiły się ogłoszenia informujące, że pacjent powinien posiadać własny termometr, igły do wielokrotnego użycia kroplówek, a nawet sztućce. O kondycji służby zdrowia pisze w Echu Dnia Marta Kamińska.
W Echu Dnia czytamy również, że były prezes Radomiaka, poseł Tadeusz Kowalczyk, zapowiedział pomoc dla drużyny piłkarskiej klubu. Amerykanie chcą utworzyć w szpitalu na Józefowie oddział kardiochirurgii. W Muzeum Okręgowym otwarto dzisiaj wystawę Mitologia Malczewskiego. W Teledzienniku to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.